Na cmentarzach ruch mniejszy niż 1 listopada, ale osób, które i w zaduszki odwiedzają groby bliskich, nie brakuje. Dzisiaj jest właściwie święto dla wszystkich zmarłych. A wszystkich świętych nie ma za dużo, a zmarłych normalnych to jest całe cmentarze. Dzisiaj święto zmarłych, trzeba powspominać naszych bliskich, znajomych, wszystkich, którzy odeszli. Wspomina się, ale też myśli się o sobie, bo ja już jestem w takim wieku, że należałoby sobie miejsce wynaleźć już. W Kościele katolickim to święto nazywa się wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych. Poświęcone jest tym z naszych bliskich, którzy odeszli i przebywają w czyśćcu. 2 listopada wspominamy tych, którzy tam się oczyszczają, są w tym takim stanie po śmierci oczyszczania się i przygotowywania do życia wiecznego, zwłaszcza wtedy, kiedy jeszcze za życia ci zmarli nie zdążyli sobie tego życia uporządkować. Zgodnie z nauką Kościoła, to właśnie w zaduszki powinniśmy szczególnie pamiętać o naszych bliskich zmarłych. W polskiej tradycji przyjęło się jednak, że to 1 listopada głównie im poświęcamy uwagę. Tymczasem wtedy przypada wspomnienie świętych. Dzień 1 listopada, kiedy nawiedzamy groby, to przede wszystkim skupiamy uwagę na wszystkich świętych, czyli na tych zmarłych, co do których wierzymy, że są zbawieni, że osiągnęli najważniejszy cel ludzkiego życia, czyli niebo. Zaduszki, choć są świętem katolickim, wywodzą się z praktyk przedchrześcijańskich plemion Germanów, Celtów i Słowian zachodnich, którzy także organizowali uroczystości ku czci zmarłych.